wszystko było do pewnego momentu bardzo sprawnie zorganizowane. Przyznam się szczerze, że zainteresowanie akcją było dosyć spore. I w tym momencie pojawiła się pani Edyta Górniak, która jakby wstrzymała całą akcję, wykonując nas swoją, nazwijmy to modłę, bo można tak zinterpretować tę wersję, wykonując wersję hymnu na, jako wiążącą i narodową. I pojawiły się głosy, czy hymn jako taki można modyfikować. Ja poszedłem do tego bardziej na zasadzie takiego wyzwania z zespołem, że możemy to przedstawić hymn, oczywiście z zachowaniem całych tych wartości, absolutnie nie umniejszając tego, że jest to utwór reprezentujący jakąś społeczność tutaj akurat w tym momencie nasz naród. I podeszliśmy do tego bardzo poważnie. Wydawało mi się, że jest to naprawdę fajny pomysł, żeby zainteresować ludzi, różne grupy wiekowe i różne ewentualne po prostu smaki muzyczne, że tak o tym powiem. Przybyły z tego powodu problemy. Sprawa zatrzymała się w muzeum bodajże hymnu, czy jakaś taka instytucja. Wiem, że wypowiadał się ktoś, kto bezpośrednio odpowiada za takie symbole narodowe i okazało się, że człowiek ten, nasz pan, po prostu, no mówiąc wprost, rozkleił się i łza mu pociekła, bo ta wersja zrobiła na nim naprawdę pozytywne wrażenie, że ludzie mogą interpretować to na taki sposób i ma to dalej dla niego wartość patriotyczną, bo myślę, że to w tym momencie możemy o tym mówić. I absolutnie nie było tu żadnego polowania na popularność przez hymn, na wprowadzanie jakichś modyfikacji, że nasza wersja jest najlepsza i tylko i wyłącznie chcieliśmy go troszeczkę odświeżyć, pokazać, jak widzi to nasze pokolenie, a w tym przypadku grupa Kangaroos przez pryzmat muzyki, nazwijmy to mocno rockowe. A mieliście jakieś kłopoty z tego powodu? Odzywały się jakieś głosy, które was krytykowały? Nie, nie. To znaczy, no wiadomo, żyjemy w takim społeczeństwie, gdzie na 10 osób wygły 8 zdań, a nawet 11. I okazuje się, że byli ludzie, którzy powiedzieli super, fajnie, nawet spotykałem ludzi, którzy za granicą to słyszeli i mówią, że o, ja byłem, pamiętam na wyjeździe i mocno mnie do serca chwyciło, fajnie, że zrobiliście taką wersję. A były głosy oczywiście pozamykać, no i jak tak można, prawda? W niesłusznej opcji, tak? No, znaczy, trudno mi powiedzieć, bo tak jak mówię, no to jest kwestia gustu, komuś się może podobać taka piosenka, komuś nie, no w tym przypadku hymn jakby doszedł ten aspekt, czy można w ogóle go zmienić, prawda? No i niektórzy chcieli nas praktycznie tam, no oczywiście to były pora dyskusyjne, więc takich głosów nie brakowało, poczytałem to z przymrużeniem oka, nie czułem się zagrożony, tym bardziej cały zespół to postawi faceci i jakby wszystko tutaj skończyło się dobrze, płyta ukazała się, wydała to bodajże Rzeczpospolita i wszystkie te chyba 13 czy 15 wersji, już nie pamiętam dokładnie, ukazały się na tej płycie, dodając na swój